Rzeczoznawstwo. Bardzo ciekawy zawód, aczkolwiek nie pozbawiony wyzwań. Głównie nasza praca opiera się na ocenie jakości i wartości przedmiotów, które powstały w wyniku pracy rzemieślnika przy użyciu, przy wykorzystaniu jego umiejętności i użytych materiałów, prawda? No, skupia się głównie na klasyfikacji i określeniu wartości tychże wyrobów. Oceniając jakość i kunszt wykonania oraz wiek i technologię, tudzież umiejętności rzemieślnika, kamienie szlachetne użyte w danej pracy oraz kruszec, z którego zostały wykonane te przedmioty, jesteśmy w stanie dokonać szacunkowej wartości. Jest wiele działań, narzędzi, urządzeń, którymi może się posłużyć doświadczony, wykwalifikowany ekspert, gemmolog, które umożliwiają nam diagnostykę, czy dany kamień jest naturalny, syntetyczny, poprawiany, czy jest po prostu zwykłą szklaną imitacją, która nie przedstawia większej wartości, oprócz tego, że cieszy nasze oko, dopóki się nie wytrze. Jakich narzędzi używamy, jakie techniki nam są potrzebne, ażeby te kamienie skutecznie diagnozować i klasyfikować, żeby nikogo nie wprowadzić po prostu w błąd, no bo jest to naszą pracą, prawda? Perły hodowlane. Perły hodowlane powstają tak naprawdę w sposób naturalny, z tą małą różnicą, że jest niewielka ingerencja człowieka na samym początku procesu, ponieważ są wytwarzane przez mięczaki różnych gatunków, małże, ślimaki, i hodowla polega na tym, że człowiek jak gdyby determinuje ten proces powstawania tego kamienia szlachetnego. Perła naturalna w akwenach powstaje w ten sposób, iż mięczak, broniąc się przed różnego rodzaju interakcjami ciał obcych, otacza te ciała obce właśnie masą perłową i tak nam powstają właśnie perły, prawda? Kamienie syntetyczne. I tu jest bardzo ważna informacja. To są odpowiedniki kamieni naturalnych. One mają te same właściwości fizyczne i chemiczne, z tą drobną różnicą, że zostały wyprodukowane w laboratorium. Czyli są odpowiednie technologie, maszyny i tak dalej, gdzie te kamienie zostają de facto też w pewien sposób wykreowane, prawda? Natomiast, tak jak powiedziałem, wszystkie właściwości mają zachowane zgodnie z naturalnymi. Są pewne szczegóły, detale, które pozwalają nam diagnozować, czy ten kamień powstał w warunkach laboratoryjnych, czy też powstał w warunkach naturalnych. Kiedyś, to były lata 50., 60., kamienie syntetyczne były stosowane na szeroką skalę. Najczęściej były to z grupy koruntów rubiny, szafiry. I w tamtym okresie było to szacowane, jeśli chodzi o taką wartość rynkową, na poziomie wartości kruszcu, prawda? Czyli jeżeli kamień tam ważył 2-3 gramy, no to tyle, ile wychodziło z grama w pierścionku w danej próbie, to tak doliczano, jak gdyby. Liczono to w całości zwyczajnie. Możemy ingerować na wielu płaszczyznach. Możemy poprawić jego barwę. Możemy poprawić jego czystość. No i teraz tutaj też całe spektrum możliwości technologicznych, które dzisiaj są dla nas dostępne. Poprawienie barwy najczęściej jest wynikiem poddawania kamieni obróbce termicznej po wydobyciu. Możemy te kamienie też poprawiać w czystości poprzez nawiercanie laserowe i później wypełnianie tych szczelin, usuwając te zanieczyszczenia ze środka, wypełniając materiałami, które są zbliżone do współczynnika załamania i charakteru jak gdyby minerału, który poprawiamy. W przypadku na przykład szmaragdów, powszechną techniką, która jest stosowana na dużą skalę, jest oliwienie tych kamieni, czyli nasączanie ich po prostu odpowiednim impregnatem, który uwydatnia ich barwę, ona staje się bardziej atrakcyjna, tak?
W przypadku poprawek to jest powszechne dzisiaj, spotykana naturalnie na rynku, natomiast głównym jak gdyby takim progiem, wyznacznikiem, prawda, czy ta poprawka jest trwała, czy ona może być nietrwała, prawda? Jeżeli jest trwała, no to niech ona będzie, diagnozujemy kamień, że on jest poprawiany, no i po prostu taki jest, on jest trochę tańszy, atrakcyjniejszy dla oka, no to nam chodzi, żeby uwydatnić efekt optyczny, prawda? Jeżeli kamień zdiagnozujemy, że on była jakaś ingerencja człowieka, że on nie jest w 100% naturalny, tak, że go wydobyliśmy z ziemi i on taki właśnie jest, to każda ingerencja jak gdyby już obniża jego wartość.